Była prezydent Warszawy, była prezes Narodowego Banku Polskiego, była przewodnicząca Rady Polityki Pieniężnej, wciąż ważny polityk Platformy Obywatelskiej. Hanna Gronkiewicz-Waltz jest naszym gościem. Dzień dobry, pani prezydent. Dzień dobry, ale głównie jestem profesorem na uniwersytecie. Zapomniałem, tak, znajomą, z wielką znajomością i prawa, i ekonomii. Pani prezydent, pani prezes, nie wiem sam jak się zwracać, od wtorku, czyli już niedługo, duża obniżka VAT-u na żywność, na paliwa, na nawozy sztuczne. Jak bardzo obniży to inflację? Trudno powiedzieć, to trzeba dopiero sprawdzić, dlatego że inflację sprawdza się poprzez określone algorytmy i wskaźniki. Pamiętajmy, że ta inflacja już jest wyższa niż planowano, znacznie wyższa i miejmy nadzieję, że to jakoś wpłynie, ale to dopiero efekt może nastąpić po wielu tygodniach. Czyli ci eksperci, którzy mówią 1, 2, a może nawet i 3 punkty procentowe to obniżenie, nie mają racji? Ja myślę, że nie. Jeśli robią to na podstawie, powiedziałam, dokładnych danych, no to może być przybliżone, ale 1, 2, 3, no to jest istotna różnica. Pani prezydent, mamy bardzo dużo różnych opinii na temat inflacji. Opozycja bardzo punktuje rządzących, nawet takie robiąc transparenty, PiS równa się drożyzna, ale wielu analityków zwraca uwagę, że tak naprawdę co najmniej 60% czynników to są czynniki pochodzące z zagranicy, no te globalne, prawda, wykonywane przez tak dużych graczy jak na przykład Chiny. Jak to jest? Kto odpowiada w takim razie w Polsce za tak wysoką inflację? Wie pan, zawsze odpowiada Narodowy Bank Polski. Ja byłam najdłużej funkcjonującym prezesem NBP, bo 9 lat. W związku z tym jeszcze nikt po mnie, po 1989 roku 9 lat nie był i w związku z tym przeżyłam różne okresy wyższej inflacji, niższej inflacji, zbijania inflacji. Był taki moment, że ona nam nieco się podwyższyła w stosunku do planowanej. W związku z tym mogę powiedzieć tak, czynniki są bardzo różne, trudno je rozebrać, natomiast trzeba to przewidzieć. I problem polega na tym Narodowego Banku Polskiego, że kiedy rosła ta inflacja, to trochę beztrosko prezes NBP mówił, że wszystko w porządku, będzie okej, nie będziemy musieli, prawda, podnosić stóp procentowych. Teraz mówi, że będzie, może być wyższe stopy, mogą być procentowe niż nawet rynek dzisiaj oczekuje. Czyli kwestia jest komunikacji Narodowego Banku Polskiego, jego wiarygodności z otoczeniem, ze społeczeństwem i oczywiście z tymi graczami gospodarczymi. Natomiast jakie są przyczyny? Przyczyny są bardzo różne, tylko te przyczyny trzeba z góry poznać i trzeba trochę w sposób taki wyprzedzający pewne rzeczy obliczać. Na tym polega problem wiarygodności Narodowego Banku Polskiego. Dzisiaj mówi, że będzie wyższa inflacja. No dobrze, będzie wyższa. Czemu wtedy nie mówił? No to kto zawinił? Bo to w polityce bardzo często jest tak, że trzeba po prostu postawić jedno nazwisko albo grupę. Prezes Glapiński? Myślę, że jednak konstytucyjnym obowiązkiem NBP, jak i ustawowym jest określenie celu inflacyjnego i trzymanie się jego. Jeżeli to jest w granicach, powiedziałam, plus minus pół punkta, no to oczywiście to się może zdarzyć. Natomiast tu przestrzelenie było o kilka wysokich punktów. Także Narodowy Bank Polski powinna być lepsza współpraca w tym sensie z rządem, że nie to chodzi o to, żeby iść rządowi na rękę, tylko żeby się dogadać, jaka będzie planowana inflacja i uprzedzić, wcześniej powiedzieć. Bo do tego Narodowy Bank Polski ma narzędzia, żeby prognozować inflację w sposób bardziej prawidłowy, a nie udawać, że jej nie ma. Zbliża się koniec kadencji prezesa Adama Glapińskiego. Nie jest tajemnicą, że będzie chciał ubiegać się o drugą. Gdyby prezydent Andrzej Duda zadzwonił do pani jako tej osoby niezwykle doświadczonej w tym miejscu i poprosił o opinię, powiedziałaby, żeby przedłużać mu kadencję, czy nie? Ja bym powiedziała tak, że ja obdarzyłam prezesa Glapińskiego pewnym kredytem zaufania na początku, kiedy wszyscy tam kręcili nosami. Ja powiedziałam, jest profesorem ekonomii, będzie miał dobrych analityków, będzie sukces. Sukcesu nie ma, jest na końcu tej kadencji niesamowita wpadka, więc poszukałabym kogoś nowego. A kto? Jest ktoś taki z młodych może ekonomistów, kto byłby na tym miejscu bardzo dobrym szefem? Wie pan, no, jest zrozumiałe do pewnego stopnia, że się wybiera takich, powiedziałam, takich ekonomistów, którzy nie będą przeciwni, załóżmy, określonemu rządowi. To tak jest niestety, bądź stety we wszystkich krajach. No trudno mi powiedzieć, kto byłby. No, na pewno lepszym prezesem NBP byłby na przykład premier Morawiecki. No, to ciekawa koncepcja. Musiałby przestać być premierem. No wie pan, jest coś na rzeczy? Jeżeli chodzi o jakieś znane nazwiska, to akurat tylko potrafię wymienić. On zresztą naciskał według mnie na prezesa Glapińskiego, żeby podnieść te stopy, bo rano o stopach mówił najpierw premier, a potem dopiero prezes. To nie powinno tak być. Pani też zgłosiła swoją gotowość do wejścia do Rady Polityki Pieniężnej w lutym, czyli już za kilka dni będzie posiedzenie Rady. Gdyby pani była w tej Radzie, gdyby pani doradzała albo miała złoty głos, doradziłaby pani, żeby podnieść stopy? Jeśli tak, to o ile procent? Ja wie pan, ja miałam zupełnie inną politykę, mianowicie uważam, że wtedy podniesiono za mało te stopy procentowe. To jest tak, trochę trzeba najpierw podnieść wyżej zdecydowanie, czyli nie zaraz tam, nie zamiast 0,75, tylko na przykład 1,5 i potem trochę mniej. Także musiałam przeczytać analizy. No ja tak nie wróżę z fusów. W pewnym momencie pan trzeba zatrzymać te podwyżki, dlatego że one mogą być przestrzelone. Tego też trzeba się obawiać. Jednego, jak i drugiego. I takie cykanie, no to tak trochę wie pan, jak leczenie grypy aspiryną. W niektórych przypadkach trzeba już dać antybiotyk. Ten antybiotyk trzeba brać na początku, kiedy były pierwsze podwyżki, i potem zmniejszyć i poczekać, jakie są skutki. Także Międzynarodowy Fundusz Walutowy też powiedział, żeby to jakoś pochopnie nie podnosić tych stóp, ponieważ to jest jednak sytuacja pandemii. To jest nietypowa sytuacja. Także nie wiem, trudno mi powiedzieć. Musiałam przeczytać analizę. To jest na ogół 150-200 stron. Każdy członek Rady Polityki Pieniężnej dostaje do ręki i wtedy podejmuje decyzję. A gdyby pani weszła do Rady, jak zmieniłaby pani politykę, no także tę komunikacyjną? No i pan, trzeba przede wszystkim dialog prowadzić. Prezes miał na początku bardzo rzadko konferencje prasowe, potem miał coraz częściej, ale tak jakoś bagatelizował. No, trzeba by wziąć rzeczywiście osobę, która poprawiby politykę komunikacyjną. On teraz trochę więcej mówi. No, powiedziałam, jest trochę za późno. Punktuje pani prezesa Glapińskiego, ale prezes Glapiński, no i cały PiS też ripostuje i mówi, że tak naprawdę ta wysoka inflacja to po części, też dużej, wina pani środowiska politycznego, które kilka lat temu zaakceptowało, popierało, no i forsowało obecną politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Od polityki klimatycznej nie ma odejścia. Ona musi być podjęta. Ja zresztą jestem, jak pan wie, pewnie przewodniczącą takiej misji, która zajmuje się neutralnością klimatyczną w miastach przy Komisji Europejskiej. Nie ma wyjścia. Widzimy, co się dzieje. No, teraz już ci, którzy nawet nie wierzyli, widzą, jakie są zimy w Polsce, więc nie ulega wątpliwości, że jest ocieplenie klimatu. I nie ulega wątpliwości, że są pewne związki chemiczne, które to powiedziałam, podwyższają. Dlatego nie ma, trzeba, bo zaplanować jest dużo pieniędzy, bo jest cały fundusz odbudowy i w innych funduszach są pieniądze na politykę klimatyczną i za to trzeba zrestrukturyzować po prostu przemysł i trzeba było to zacząć robić no, co najmniej 6 lat temu. No tak, ale PiS mówi, że przez tą politykę klimatyczną ceny energii właśnie są tak bardzo wysokie, a będą jeszcze wyższe wtedy, kiedy wejdzie w życie pakiet Fit for 55, no bo on rzeczywiście bardzo mocno tutaj ograniczy pewnego rodzaju działania i przemysłu. Są nawet zakusy na rolnictwo, jak pani na to patrzy, jako też była szefowa wiceprezesa BOR-u. Ja myślę, że przede wszystkim to trzeba było zacząć wcześniej i pewne plany były, na przykład czy kwestie gazoportu, czy kwestie zmiany, powiedziałabym, technologii. Na to były pieniądze. Jeśli chodzi o wymianę tych pieców, można było też zacząć wcześniej. Myśmy jako miasto zaczęli bardzo wcześnie to robić. Także no, jak się różne sprawy opóźnia, to potem jest problem. Pani prezydent, czy powie pani cokolwiek dobrego o Polskim Ładzie, bo środowisko polityczne, do którego pani należy, nie zostawia suchej nitki na całym projekcie, który miał być takim projektem przełomowym, dla wielu Polaków bardzo dobrym. No, teraz okazuje się, że przede wszystkim jest duże zamieszanie. Wie pan, ja nie jestem w Sejmie, więc nie prześledziłam tych wszystkich zmian legislacyjnych, natomiast chcę powiedzieć, że tyle mogę powiedzieć, że dostałam z uczelni 400 zł mniej. Normalnie na pasek dostaję 7400, dostałam 7000. Jestem już profesorem ze stażem, powiedziałam, no prawie 50-letnim, niedługo będzie. Ale to przez Polski Ład, tak? To przez Polski Ład obniżka? Tak, no, tak. Niestety, 400 zł. Ci, co mają połowę mniejsze pensje, dostali nauczyciele 200 zł. Także to jest moje pierwsze zdarzenie 3 stycznia z Nowym Ładem, z Polskim Ładem. Czyli rozumiem, że to jest kolejny kamyczek do ogródka i pani nic dobrego o Polskim Ładzie naszym słuchaczom nie powie. No, moje zderzenie było głównie odczytując pasek. No dobrze, a Centrum Analiz Ekonomicznych kilka dni temu była taka analiza, to jest chyba niezależny think tank, tam była analiza, że Polski Ład będzie pozytywny, uwaga, dla 18,5 miliona polskich rodzin, straci na nim 800 tysięcy. No to jest duża grupa, tak, ale no mimo wszystko znacznie mniejsza niż ta, która zyska. Wie pan, trudno mi powiedzieć, czy są takie powiedziałabym, prognozy, bo może tak jest, może są inne proporcje. Generalnie rzecz biorąc, ta klasa średnia została potraktowana na bardzo niskim poziomie dochodu. Pamiętajmy, że to są podmioty, które kreują popyt, a popyt z kolei wpływa na wzrost gospodarczy. No to co się stało, pani prezydent, jak pani myśli, jako ekonomistka, jako prawniczka, jako polityk? No bo w zamyśle projekt, który miał być dobry, pozytywny dla większości Polaków i chyba też politycznie takim motorem, paliwem dla środowiska Prawa i Sprawiedliwości, okazał się teraz co najmniej kłopotliwym programem. Źle wprowadzony i rzeczywiście nie odpowiadający tym wcześniejszym zapowiedziom. No myślę, że zabrakło pieniędzy. Ja mam zawsze prostą odpowiedź. Zabrakło pieniędzy, trzeba było odpowiednio ścinać. Musiało się to jeszcze trochę zgadzać. W związku z tym zabrano większej liczbie osób niż te, które planowano na początku. Bo po prostu... Żebyśmy się dobrze zrozumieli, zabrakło pieniędzy w budżecie. Zabrakło pieniędzy w budżecie. To jest moja taka prosta odpowiedź. Czyli zabrakło pieniędzy w budżecie, a nie to na to, żeby... Trzeba było obcinać, wie pan, odpowiednio potem dostosować do pieniędzy, które są w budżecie. Tak to sobie wyobrażam. Czyli gdybyśmy znów szukali winnego, to ten winny to jest po prostu dziurawy budżet, a nie to, że ktoś to źle zaprojektował, wymyślił? Ktoś to zrobił źle, ten budżet. Zaplanował, że będzie większa liczba osób korzystać, a korzysta zdecydowanie mniejsza i to osoby, które nie mają jakiegoś szczególnego dochodu. Bo załóżmy, ja dostaję na ten pasek się po iluś tam latach pracy, po bycia kierownikiem zakładu, i tak dalej, dostaje 7,5, ale nie pan weźmie pod uwagę nauczycieli, którzy dostają 3000, prawda? To dla nich te 200 zł, 300 zł różnicy to robi. No premier obiecał, że te rzeczy będą wyrównane i tak naprawdę pod koniec roku nikt nie straci. Pod koniec roku panu powiem, że nie straci. Szukałem winnych, to może jeszcze spytam. Prezydent, czy raczej premier, może nie ma dobrych doradców? Jak pani myśli? Ktoś to źle zaprojektował, źle wymyślił? Myślę, że to minister finansów, Powinien odejść? Znaczy każdy budżet, nie wiem, już pewnie musi decydować, czy ma odejść, czy nie, czy jest im dalej dobrze. Mi się wydaje, że strasznie popsuł opinię premierowi. Artur Soboń ma być, czy już jest tym nowym wiceministrem finansów, który ma naprawić Polski Ład. Da sobie radę? No trudno mi powiedzieć. Taki propagandysta pisowski, tak bym powiedziała. No ale ma doświadczenie duże, negocjował z górnikami, udało mu się. To już jest jego kolejny resort, chyba 5. No tak, wie pan, to znaczy, że jest jakimś geniuszem. Nie wiem, może się uda. Zobaczymy, ja nie jestem wróżką. Co by się musiało... Głównie, jak go będą mniej wynajmować do mediów, to wtedy będzie miał czas, żeby poprawić. No na razie nie chodzi. Miał być naszym gościem kiedyś tam, ale też odmówił, powiedział, że na razie jeszcze nie jest gotowy, może przygotowuje nowe pakiety ustaw. Pani prezydent, z pani doświadczenia, co by się musiało stać, żeby rzeczywiście ten Polski Ład zadziałał na plus dzisiejszego obozu rządzącego, ale przede wszystkim, żeby odczuli to Polacy w swoich kieszeniach jako rzecz dobrą, a nie złą? Naprawdę trudno mi powiedzieć, wymyślono, że będzie obniżenie podatków, a dla wielu osób jest to jednak podwyższenie, ubytek dochodu. Trzeba byłoby to sprawdzić, natomiast ja nie sądzę, żeby już... Jak się coś pierwszy raz robi na pierwszy rzut oka, to ludzie mają taką opinię, to już chyba się nie da odrobić. A politycznie PiS na tym straci czy zyska? No chyba już stracił, bo w sondażach się obniża. Mamy też ustawę covidową, tu zmienię temat, bo rzeczywiście zmagamy się z 5. falą pandemii. Ona jest coraz bardziej przerażająca, bo te wzrosty są naprawdę gigantyczne. Niektórzy mówią, że nawet może być i prawie 1 milion zakażeń dziennie już niedługo. I jest taka nowa ustawa covidowa z numerem 1981 nawet. Bardzo kontrowersyjna. Czy, tak spytam panią teraz jako znawcę prawa, czy ta ustawa prawnie w ogóle ma ręce i nogi? Jest możliwe, żeby ją w życie włożyć, czy nie? Wie pan, jeśli chodzi o środowisko medyczne, bo tam jest ten przymus taki, jeśli chodzi o lekarzy, to mi się wydaje, że poza jakimś wąskim procentem znałam takiego lekarza, który nie chciał się zaszczepić i umarł w wieku 42 lat. Ale konkretny przypadek, więc ono się rzeczywiście zdarzało. Natomiast tam jest ten przepis, o którym mówią, że pracodawca może być zaskarżony, że pracodawca może pracownika zaskarżyć. Przecież nie można udowodnić, od kogo się pan zaraził. Może pan ma tutaj siedzącego po lewej i tu po prawej. Nie wiadomo, który przywiózł ze sobą wirus, a może jeszcze ten wirus, skoro żyje, to został po tym poprzednim, który siedział na pana krześle. Tego nie wiem. To kto to wymyśla? I w jakim celu? Wie pan co, na spotkaniu właśnie opozycji z premierem był obecny pan premier Kaczyński. Podobno on o tym mówił. Pani prezydent, czy była pani podsłuchiwana? Teraz jest to dość głośne i czasami mam wrażenie, że dość popularne, że politycy chyba lubią pochwalić się tym, że w jakiś sposób byli podsłuchiwani. Niekoniecznie może tym słynnym Pegasusem, ale w jakiś inny. Czuje pani, że pani telefon może być na podsłuchu? Wie pan, ja się specjalnie tym nie przejmuję. Jestem pokolenie Solidarności, więc mówię krótko, węzłowato i taki mam nawyk, bo wtedy z pewnością podsłuchiwano. Czy akurat mnie też nie wiem, bo ja nie byłam jakimś czołowym desodorantem, tylko powiedziałam drugiej z pewnością najwcześniej lidze. Nie wiem, no. Jestem taka, jaka jestem, mówię to, co mówię, robię to, co robię, nie robię, wiem, czego nie robię, także specjalnie się tym nie przejmuję. Ale bałaby się pani, gdyby rzeczywiście była taka groźba, czy to jest dla pani? Ja bym się bała tych gruźb kolegów, którzy dostają telefony i to jest, tego bym się bała. Natomiast mam nadzieję, że nikt nie będzie teraz do mnie dzwonił. Natomiast, żeby mnie postraszyć. Natomiast samego podsłuchiwania, no jest to sprzeczne z zasadami demokracji, sprzeczne z zasadami prawa, sprzeczne z konstytucją. No ale takie reżimy no, sobie na to pozwalają. Szkoda, że tam jesteśmy wymienieni w gronie takich powiedziałabym, reżimów nieciekawych. A czy komisja śledcza, ta sejmowa, oczywiście nie mówię o senackiej, bo ona działa, ale ta sejmowa, która ma zupełnie inne uprawnienia, gdyby powstała, miałaby sens, czy nie? Oczywiście, dlatego, że to jest taka rzecz, ten system podsłuchu, który został zaimportowany z Izraela, no jest używany tylko i wyłącznie dla terroryzmu i dla jakichś gangów i mafii. A tutaj powiedziałabym, jest używany w stosunku do opozycji jeszcze w czasie wyborów. No to już powiedziałam, to już ci, którzy go kupili, sprowadzili, to mieli pecha, bo to się wszystko wydało. Nie tak jak pewnie mówili Izraelczycy, że się nie wyda, a poza tym no, wszystko jest czarne na białym, można wymienić listę osób i to są osoby, które w zasadzie, gdyby jeszcze były wyniki wyborów możliwe do obalenia, to by z pewnością obaliły wyniki wyborów. No tylko my tego tak naprawdę nie wiemy, bo rządzący mówią, że to wszystko za zgodą po pierwsze było sądu odpowiedniego, a po drugie no też nie wiemy, czy... Nie szkodzi, sąd też nie jest nieskazitelny, sąd też może się mylić, w związku z tym za zgodą sądu, no to wtedy trzeba pociągać tych, którzy to orzekali, że nie robili to pobieżnie i nie wgłębiali się. Minister Kamiński, czyli człowiek odpowiedzialny za właśnie nadzór nad służbami, w takim oświadczeniu długim na Twitterze napisał, powiedział tak, że nowoczesny program komputerowy miał zostać kupiony w Polsce, uwaga, w roku 2012. Nie wiem, czy pani zna tę wypowiedź, przez jedną ze służb uprawnionych do kontroli operacyjnej. Służba miała z niego korzystać w czasie, gdy prezesem Rady Ministrów był Donald Tusk i Ewa Kopacz, a koordynowaniem służb zajmował się Bartłomiej Sienkiewicz i Marek Biernacki. Wie pan, nie wiem, kto miał kupić, ważne, że nie kupił. No, nie wiem, czy on znał myśli, czy były jakieś projekty, poza tym ważne w stosunku do kogo by używali. Jeżeli taki system by używali w stosunku do przestępców, którzy są terrorystami, do tych, którzy biorą pieniądze, do tych, którzy no, właśnie są niebezpieczną mafią, więc nie używali, więc niech on się nie zasłania tym, że ktoś w przeszłości miał coś zrobić, co by nie zrobił. Wie pan, to tak jakby ja bym chciała na przykład uczeń chce ściągać, ale nie ściągnął, dlatego, że rozmyślił się, stwierdził, że to nie właściwe. Albo nic takiego się nie dokonało. On w tej chwili podsłuchiwał osoby takie jak Brejza, osoby takie jak Gierdy, który jest mecenasem, jak pani prokurator. No i to jest ważne, co kto dokonał, wie pan. Jak się grzeszy, to czasami się grzeszy tylko myślą, a już mową i uczynkiem nie, bo z tego się spowiadamy, jak pan wie. Wiem. W związku z tym jednak to ma inną kategorię wagi. Ale wtedy pewnie pani też to pamięta, była cała długa lista dziennikarzy podsłuchiwanych właśnie przez służby podlegające wtedy ówczesnemu rządowi, a premierem była właśnie Platforma. Pan, to nie To nie jest tak, że jak teraz minister Kamiński, że tak powiem, podsłuchiwał takim narzędziem, które jest nielegalne, to jest różnica. Czy tam to było legalne, czy nie? No, ci dziennikarze jakoś się tam skarżyli i dopominali u określonych organów ścigania, żeby to sprawdzić. No miała być nawet komisja, nic z tego nie wyszło. To jeszcze jedno oświadczenie właśnie ministra Kamińskiego. W 2014 roku pojawiły się podobne doniesienia. Media zarzucały władzom, że Polska zakupiła program, tu cytat, do totalnej inwigilacji. Włoska firma Hacking Team miała ten program produkować. Informacje takie bazujące na ustaleniach kanadyjskiej firmy Citizen Lab nie służyły jednak ówczesnej opozycji do formułowania absurdalnych insynuacji wobec rządu. Ale nie zakupiła drugi. No, on mówi, co wszystko byłoby do tyłu, kto by myślał, miał zamiar, a chciał zgrzeszyć, a nie zgrzeszył. A on tutaj konkretnie w czasie kampanii ze skutkiem strasznym, bo mogły być wybory nieważne, podsłuchiwał szefa sztabu partii opozycyjnej. Przy Watergate napisali parę artykułów i prezydent się podał do dymisji. A mamy pewność, pani prezydent, że wtedy władze nie podsłuchiwały, że nie miały takiego programu? Nie mamy. No ktoś, kto ogląda choćby amerykańskie filmy, wie, jak działają służby. Wie pan, no, amerykańskie służby działają inaczej, ale kontrola jest przede wszystkim cywilna lepsza. U nas nie ma dobrej kontroli cywilnej nad służbami. No, służby muszą być, powiedziałabym, kontrolowane. Nie wiemy, co by było. Ważne, co udowodniliśmy. Udowodniliśmy dzisiaj to wszystko, co się dzieje przed tą komisją senacką i wcześniej dziennikarze w prasie. Czyli komisja powinna powstać? Oczywiście, że powinna powstać, bo żeby to się już nikt nie powtórzyło. Ja zawsze uważam, że karanie ma charakter przede wszystkim prewencyjny. Jeżeli się bierze kogoś do Trybunału, pod Trybunał Stanu czy pod inne, to nie po to też, żeby go skazać. To jest jedna, tylko po to, żeby prewencyjnie, żeby żadna następna władza tego się nie dopuszczała. To znów zacytuję ówczesnego też ministra Bartłomieja Sienkiewicza, który pytany w RMF-ie w 2014 roku, wtedy chodziło o inną komisję, mówił, że tuż przed wyborami, no bo to był rok do wyborów, nie ma sensu tworzyć takiej komisji, bo ona będzie służyła tylko i wyłącznie do politycznej nawalanki. Wie pan, no myślę, że teraz jeszcze do wyborów jest kawałek czasu, a poza tym no, to, co się dzieje, co się działo w Polsce, jeśli chodzi o ten nielegalny system, jak mówiła wczoraj pani prokurator, bardzo kompetentna zresztą i odważna, no to znaczy, że to się dokonało, a tam to tylko takie dywagacje, co powiedział Sienkiewicz, czy warto, czy nie warto, są czyste dywagacje, wiadomo, że nie kupił. I to jest najważniejsze, tu kupili i używali, tam mówił, ale nie kupił i nie używał. Czy Marian Banaś powinien stracić immunitet? No nie. A dlaczego? No dlatego, że wygląda na to, że nie naciska na kontrolerów, że kontrolerzy są niezależni, i w związku z tym póki co, niezależnie od tego, że go tam kiedyś, ale to też PiS niedobrze sprawdził, czy sprawdził, zresztą te zarzuty są takie, powiedziałam, 50 000, to nie wiadomo, musi się z tego oczywiście jakoś tam wytłumaczyć, ale bez straty immunitetu. No ale jeśli ktoś jest niewinny, to nawet i bez immunitetu może sobie dalej nadzorować izbą, tak jak to było w przypadku dzisiejszego senatora Kwiatkowskiego. Nie, no wie pan, to wtedy były też inne służby i inaczej to wyglądało. Poza tym to senatora Kwiatkowskiego, no to w ogóle nie powinien tracić immunitetu z tego względu, że to dotyczyło jakiejś sprawy, jakiejś rozmowy telefonicznej. Trochę dla mnie to było dziwne, natomiast uważam, że Banaś na razie się wykazuje, że nie ogranicza swobody oceny swoim inspektorom, którzy są od dawna zatrudnieni. Przecież ludzie pracują w NIK od czasów Lecha Kaczyńskiego. To inaczej spytam, czy to jest normalne, że środowisko polityczne, które 2 lata temu bardzo źle mówiło o Marianu Banasiu, dzisiaj uważa go za bohatera? Ja zacytuję, Borys Budka, wypowiedź z października 2019 roku. Najważniejsze jest to, by prezes Banaś przestał być prezesem Najwyższej Izby Kontroli, bo to kompromituje państwo polskie. Grzegorz Schetyna, wrzesień 2019. Czy to jest normalne, że na szefa NIK awansuje się człowieka oskarżonego o związki z układami mafijnymi i nepotyzmem? Szefem kurnika zostaje lis. Mógłbym jeszcze dalej cytować, bo tych wypowiedzi jest znacznie więcej. Dzisiaj ci ludzie wychwalają Marianę Banaś. Znaczy nie wychwalają, myślę, że po prostu nie ogranicza swobody i niezależności inspektorom. To jest dość ważne. No i też nie wiemy, czy te zarzuty, na podstawie których oni mówili, są prawdziwe. A nie ma w tym politycznej hipokryzji, pani prezes? Myślę, że każdy ocenia według pewnej wiedzy, którą ma na danym etapie, powiedziałam, postępowania. No, wtedy wydawało się, tak o nim mówiono, prawda? Teraz okazuje się, że jest kontrola za kontrolą, że jest obiektywny póki co. Myślę, że taki pozostanie. Także no, myślę, że demaskuje wiele rzeczy obozu rządzącego, będzie niezależny. No to jest niewygodne. To przejdźmy jeszcze do polityki tej bieżącej. Są takie badania, z których wynika, że 1/3 wyborców opozycji bardzo by chciała powstania wspólnej listy. Jeśli chodzi o wyborców Platformy, to nawet 90% z nich. Czy taka wspólna lista opozycyjnych ugrupowań, no powiedzmy dziś 4 w sumie chyba, ma szansę powstać czy nie? O, to trudno powiedzieć, wie pan, jeżeli będzie egoistyczne podejście poszczególnych partii, poszczególnych liderów partii, to ona wtedy nie powstanie. Natomiast przy systemie Donta, jeżeli ktoś jest politykiem z krwi i kości, to sam rozumie, że to jest bardzo duża różnica w ilości mandatów między kilkoma listami, a między jedną listą, bo to procentuje tę partię, czy bądź tę listę, która dostała, powiedziałabym, więcej głosów, dużo więcej otrzyma miejsc w Sejmie. To kto dziś na opozycji, który lider, która partia blokuje powstanie takiej listy? No i pan, ja trudno mi powiedzieć, kto to tam blokuje. Lewica nie jest zbyt chętna i chyba pan Hołownia nie jest zbyt chętny. Natomiast no, doświadczenie pokazuje, że powinna być wspólna lista, przecież to można uzgodnić tych kandydatów. Według posła Gduli, profesora też skądinąd, problemem opozycji i tego, żeby taka wspólna lista powstała, jest Donald Tusk. Napisałam kiedyś na Twitterze, że problemem profesora Gduli jest Donald Tusk. No ale jak to jest? No rzeczywiście Donald Tusk mówi o niektórych bardzo ciepło, a o na przykład lewicy mówi bardzo chłodno. No bo lewica głosuje z PiS-em. Nie no, czasami, może czasami też nie cała. No nie, no, no w ogóle nie wiadomo, że tak powiem, z kim rozmawiać, jest bardzo zróżnicowana, ale uważam, że liderzy lewicy i pan Szymon Hołownia powinni, powiem skromnie, może, no nie powiem, chciałam powiedzieć, pójść po rozum do głowy. No ale już wypowiedziałam to i policzyć, ile będą mieli na wspólnej liście tych miejsc, a ile będą mieli, jak sami będą. A może rzeczywiście problemem opozycji jest, no, nie wiem jak to powiedzieć, stanowisko czy chęć Donalda Tuska, który po prostu naturalnie chce być hegemonem, nie akceptuje takich innych liderów, choćby jak Szymon Hołownia, młodych, ambitnych, którzy pewnie chcieliby zająć w przyszłości jego miejsce. On bardzo akceptował Szymona Hołownię i bardzo go lubił, wiem to sama osobiście od niego, no ale Szymon Hołownia jakoś uwierzył w swoją moc sprawczą i boję się, że w związku z tym wszyscy będą poszkodowani. Donald Tusk powinien pójść na spotkanie właśnie takie liderów opozycji, które organizuje Szymon Hołownia. W pierwszy dzień wiosny ma się to odbyć, jeszcze za jakiś czas, więc można to przemyśleć. No to oni się muszą jakoś między sobą dogadać. Nie mogę powiedzieć powinien czy nie powinien. Nie ulega wątpliwości, że powinni się spotykać od czasu do czasu, żeby podyskutować i zobaczymy, czy co wspólnie urodzą. Dojrzali politycy będą wiedzieli, jaka jest różnica przy systemie Donta, bo powtarzam, przy systemie Donta między wspólną listą, a między odrębnymi. Kamysz mówi tak, dwie listy to byłoby optimum. Taka jedna właśnie bardziej lewicowo-liberalna, druga bardziej centrowo-konserwatywna, powiedzmy, no tak, żeby gdzieś tam uszczuplić trochę PiS-owi. Może to jest dobry pomysł? Wie pan, myślę, że najlepszym pomysłem jednak jest wspólna lista, co jest bardzo trudne do osiągnięcia, ale nie ma rzeczy, no trzeba mieć wiarę, że może jednak to się uda. Jak się nie uda, no to zobaczymy, jakie będą skutki. Jak widać, prawdziwe jest zdanie Donalda Tuska, który zawsze mówi, że wyborów się nie wygrywa, tylko przegrywa i widać, że PiS jest na dobrej drodze do przegrania. A jak to jest, pani prezydent, uczestniczyła pani w wielu różnych wyborach? PiS ma tak wiele dzisiaj kłopotów, wiele problemów, wiele otwartych frontów, a notowania rządu właściwie no, zmieniają się, ale w bardzo niewielkim stopniu. Ale niewielkim stopniu. Zmienia się, ale PiS ma zawsze 25% niewyjętych. To jest tak zwany żelazny elektorat. Tak jak Platforma powinna mieć około 20% niewyjętych, a inne powiedziałam, PSL ma zawsze więcej niż sondaże mówią, także no każdy ma z różnych przyczyn swoich zwolenników i są tak zwani wierni wyborcy i są tacy niestabilni. Na ogół o tych niestabilnych, niezdecydowanych walka się toczy. To może problemem opozycji dziś jest brak jednego wyrazistego, takiego no, młodego, bardzo energicznego lidera. Może to jest coś, co powinno nastąpić, taka zmiana pokoleniowa, coś, co by pociągnęło nowych wyborców. Ja wierzę, wie pan, w to, że najważniejsza jest konstytucja, podział władz, a nie konkretne jednostki. Konkretne jednostki oczywiście bardzo ważne, ale no, uważam, że charyzmatyczni przywódcy to już przeminął ten czas charyzmatycznych przywódców. Trzeba po prostu walczyć o to, żeby był kontakt ze społeczeństwem, żeby społeczeństwo przynajmniej na jakiś czas zaufało. Donald Tusk jest tym liderem, który odbierze władzę PiS-owi? No, myślę, że cała opozycja jest bardzo istotna. Powiedziałabym, jest inna sytuacja niż wtedy, kiedy rządziła Platforma, PSL. Mamy w The Economist napisano coś takiego, że jest taka bossy demokracja w wielu krajach, czyli taki boss, czyli szef, ale niekoniecznie, więc wszędzie są, powiedziałam, we Francji są nowe kandydatury, no wiadomo, że Trump przegrał. We Włoszech jest też taka walka polityczna. Trudno powiedzieć, na pewno ważne jest, żeby siły demokratyczne, które przywrócą, opozycja demokratyczna, która przywróci trójpodział władz, która poszanowanie konstytucji, niezawisłość sądów, niezawisłość sędziów, no to jest dla mnie najważniejsze. Czy zdanie pani dziś w polskiej polityce jest jeszcze miejsce dla Jarosława Gowina? Chce wrócić. Pytanie, czy ma do czego? Cieszę się, że wyzdrowiał. Cieszę się, że przeżył ten ciężki okres. trudno mi powiedzieć, jest na pewno indywidualnością. No to bez wątpienia i człowiekiem, który bardzo ważne decyzje mógł podejmować do niedawna, pewnie chciałby znów to robić. Pytanie, do którego środowiska dzisiaj mógłby w jakiś sposób przystąpić, jak pani to widzi? No to już on musi zdecydować. A Platforma chciałaby go pod swoje skrzydła jeszcze raz wziąć, czy nie? On był bardzo niesforny jako minister sprawiedliwości, ja w wielu momentach się z nim nie zgadzałam. Także trudno mi powiedzieć. Myślę, że już z Platformą to już się rozstał i powrotu nie będzie. Koalicja Polska, PSL? On musi zdecydować. Ja nie mogę tak powiedzieć, czy Tusk, czy Gowin, czy inni. Nie jestem jakąś wyrocznią. To może Hołownia niejednokrotnie mówił, że chyba też mu do Hołowni blisko. No, myślę, że on musi na ten zdecydować, zwłaszcza, że w tej sytuacji, w której jest, to nie jest łatwa decyzja. Pani prezydent, na koniec jeszcze pytanie mam warszawskie, bo z naszych okien, w sensie tutaj redakcji RMF-u, jest to bardzo widoczne. Dzisiaj rusza remont, no długo oczekiwany i myślę ważny, ale trudny dla wielu warszawiaków, remont wiaduktów trasy Łazienkowskiej. Trasy Łazienkowskiej, która była budowana, to sobie tutaj z wydawczynią programu policzyliśmy, była budowana jako cała trasa 3 lata. Remont tych wiaduktów, uwaga, też będzie trwał 3 lata. Mamy XXI wiek. Czy to nie jest wstyd, że ten remont będzie trwał tak długo? Wie pan, ale nie wiem, czy pan pamięta, jak pan wchodził z autobusu w przystanku na dole, na górę, to się sypały schodki po 4 czy 5 latach. Każdą sobotę o poranku to widzę. Pełna zgoda. Ja wiem, że te wiadukty muszą być wyremontowane. Ale to było bardzo dawno, wie pan, za komuna długo nie trwały, bo ten cement podobno wywożono. Także myślę, że musi być wyremontowana, musi być dobrze wyremontowana. To jeszcze będą dodatkowe rzeczy z tego, co czytałam, dodawane. Jakieś tam, prawda, będzie jeszcze kładka. Także tyle czasu musi trwać, żeby dobrze to zrobić. Ja zrobiłam jeszcze, jak byłam prezydentem, stronę tą po przeciwnej stronie, stronę praską. Tam wszystkie ślimakieśmy wyremontowali. Potem się, ona właściwie miała być remontowana, jak się most wtedy spalił, to te środki, które były na budowę mostu nowego od początku, zostały właśnie przeznaczone z tych środków, które były na ponowną budowę tych ślimaków. Także generalnie rzecz biorąc, nie ma wyjścia, tyle jest, na pewno tyle czasu trzeba to zrobić. Że nie ma wyjścia, to ja wiem, nie neguję. Chodzi mi bardziej o ten czas, że Edward Gierek w epoce dawnej PRL-u, niedoborów, potrafił to wszystko zbudować w 3 lata, a dzisiaj Rafał Trzaskowski musi remontować 3 lata. Ale wszystko się, wie pan, rozwaliło po 5 latach, to oni ciągle tam przychodzili, te schodki, ja tylko się bałam, że jak było ślisko, czy ja nie zjadę, bo ja jeździłam 182 na osiedle Ostrobramska, tam gdzie mieszkałam i to było po prostu bardzo niebezpieczne. Ja się zgadzam, to wszystko trzeba wyremontować. Pytanie, czy to musi trwać tak długo. W internecie są takie filmiki, gdzie Szwajcarii na przykład most potrafią zbudować w weekend. Wie pan, ja w 7 czy 9 miesięcy żeśmy zbudowali środek, ten most łazienkowski, ale to wtedy, powiedziałam, jest działanie proste, natomiast tu są ślimaki i trzeba odpowiednio regulować, że to nie jest tylko jeden tylko element, tylko kilka tam jest. To już ostatnie pytanie. Jak pani patrzy, jako była prezydent Warszawy, na dzisiaj sposób zarządzania Warszawą w wykonaniu Rafała Trzaskowskiego? Radzi sobie czy nie? Myślę, że sobie radzi. Widzę, wczoraj byłam przy Śródmieściu, widzę, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej rośnie, metro też jest wydłużane systematycznie, a on ma ten program socjalny, te żłobki, także kilka tysięcy dzieci jest za darmo w żłobkach. Krytykowany jest z różnych punktów, bo i ze środowisk Prawa i Sprawiedliwości, ale też i takich młodych aktywistów miejskich, którzy cały czas mówią, że jest za dużo samochodów w mieście, za mało ścieżek rowerowych, za dużo betonu. Oj, wie pan, pogodzić kierowców samochodów, których reprezentuje redaktor Warzecha na przykład, i powiedziałam, tych, którzy korzystają z transportu publicznego, to graniczy z cudem, w związku z tym wiadomo, że transport publiczny musi być preferowany, ale też nie można zakazać samochodów. Skoro Rafał Trzaskowski, zdanie pani, sobie radzi, to może to on powinien być liderem i Platformy, a może i całej opozycji, takiego wspólnego bloku, który... No jest zastępcą przewodniczącego, ale jednak jak przyjechał Tusk, to wrócił Tusk, to mamy lepsze dużo sondaże, 2 razy większe. Usunął się, bo jest trochę młodszy, może poczekać? Ja wiem, czy on jest młodszy, 50 lat już skończył. Ale młodszy niż Donald Tusk, więc może jeszcze trochę poczeka. No wie pan, to nie jest kwestia wieku. Jak widać, pamiętam pana Napieralskiego i Olejniczaka, jak przejęli schedę po Millerze. Miller jeszcze jest w polityce, a Olejniczaka już nie ma. Ale rozumiem, że przyszłość Rafałowi Trzaskowskiemu pani wróży dobrą. Wróżę, dlatego bardzo mi zależało, że byłem moim następcą. Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezydent Warszawy, była prezes NBP, była przewodnicząca Rady Polityki Pieniężnej, wykładowca akademicki, były wiceprzewodniczący EBOR, także bardzo wiele funkcji. Bardzo dziękuję pani prezydent za spotkanie. Dziękuję bardzo. Rozmowę. Dobrego, spokojnego i przede wszystkim zdrowego dnia. Do zobaczenia. Dziękuję.